Słuchajcie, mamy po wyborach, i trzeba to skomentować, bo to jest dramat. Więc na początek, oczywiście, ja zdrowy, jak widzicie, modnie ubrany. Ostatnio tak dużo się mówi o pedałach, więc trochę w tym temacie, żeby być modnym, to też sobie taką koszulkę ułożyłem, założyłem. I na początek chciałbym pogratulować wyborcom PiSu. Przede wszystkim niezachwianej wiary w kłamstwa rządu. Po drugie, szczerej radości, że rząd daje im pieniądze, które im wcześniej zabrał i że wierzą, że jak jeszcze więcej dostaną, to wcale nie będą musieli więcej zapłacić. W końcu pieniądze spadają z nieba. Każdy dobry wyborca PiSu to wie. Kolejne. Odwagi mówienia, że PiS obniża podatki, gdy w internecie Wszędzie można sobie zobaczyć listę 30 nowych podatków rządu PiSu. Tak jak taki mem jest z premier, pre, premierem Morawieckim, gdzie pyta Czy lubicie niskie podatki? Mam dla Was 5 nowych niskich podatków. I jedziemy dalej. Gratuluję pokory, z jaką wyborcy PiSu godzą się, żeby ich politycy padali na kolana przed Amerykanami i Żydami. Niesamowita pokora iście chrześcijańska. W końcu gratuluję poczucia bezpieczeństwa w najbardziej rozbrojonym społeczeństwie w Europie. A na koniec, wielkie wyrazy szczerego uznania dla niezmiennych poglądów, że trzeba zatrzymać aborcję i niezmiennego głosowania za aborcją w Sejmie. To już cztery razy. Począwszy od roku 2005. Ale przechodzimy z naszymi gratulacjami dalej. Teraz moje serdeczne podziękowania dla wyborców Platformy, Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej czy w cokolwiek jeszcze innego ten twór się przepoczwarzy. Na początku gratuluję nienawiści i głosowania przeciw PiS, dzięki któremu utrzymujecie Polskę w maraźmie dwupartyjności. Dalej, gratuluję miłosierdzia, z jakim obdarzacie swoich liderów, tych samych, którzy nie tak dawno, gdy byli u władzy, stwierdzili, że Polska pod ich panowaniem to chuj-dupa i kamieni kupa. A także miłosierdzia do tych wszystkich, którzy przeszli z PiSu do Platformy i kiedyś nienawidziliście ich pełnym sercem, a dzisiaj na nich głosujecie. Gratuluję w końcu jak zawsze trafnego wyboru i głosów na Rafała Czaskowskiego. PiS dobrze wiedział, że ten kandydat w drugiej turze będzie najmniejszym zagrożeniem dla Dudy. Dlatego widząc poparcie Hołowni, Bosaka, Kosiniaka, Kamysza przełożyli wybory, aby dać wam szansę, abyście mogli postawić na swojego kandydata, który i tak z Dudą przegra w drugiej turze. Tak, żeby oczywiście wrócił stary, dobry system dwupartyjny za sprawą i tak już skompromitowanego w polityce Rafała 3. Dalej. Dziękuję wszystkim wyborcom Szymona Hołowni, że nie patrzycie ludziom na plecy tylko na płaczące oczy. Bo na pewno nie widzieliście, kto stał za jego plecami i kto prowadził jego kampanię. A za jego plecami był generał spec służb Różański. Mówi wam to coś na Wikipedii listę tajnych agentów nie znajdziecie. Że dostał, podobnie jak kiedyś nowoczesna 10% w sondażach, zanim świat o nim usłyszał. Dziękuję również wam, wyborcy hołowni, że nie pomyśleliście, że ten kandydat pojawił się tylko po to, aby urwać część elektoratu dudy. Bo inaczej duda, gdyby nie wy, duda wygrałby w pierwszej turze wyborów. A w drugiej czaskowski ma z nim szansę. Bo przecież tylko o to chodziło. Żeby wziąć ludzi od Dudy i przekazać, tak jak się to dzieje teraz, Czaskowskiemu. Tak, za jego plecami są ci sami ludzie, którzy tworzą wspaniałą, wielką, polską, zdrową rodzinę posperlowskiej agentury, zwanej dzisiaj Koalicją Obywatelską. Gratuluję dalej wszystkim wyborcom Konfederacji, zwłaszcza tym, którzy nie oddali głosów na swojego kandydata. Bo stwierdzili, że jest narodowcem, a nie wolnościowcem. Co tam program? Wy już nauczyliście się nie wierzyć w programy polityków. Ale że swoich polityków też już nie wierzycie? Gratuluję więc zaufania i zadufania w sobie, że chcieliście pokazać, jacy jesteście fajni. Gratuluję także wyborcom pozostałych kandydatów, którzy pewno i swoje menelowe plusby wprowadzili, ale nie wprowadzą, jako że naród woli być pieprzony raz przez PO, raz przez PiS. PO, PiS, PO, PiS, popis, 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 popis. I tak już do końca świata. Kiedy zabrzmi ostatnia apokaliptyczna trąba, jestem przekonany, że część ludzi krzyknie TO WINA PO! A druga część powie... Na PiS. I na koniec gratuluję tym wszystkim, którzy nie zagłosowali w wyborach. Prawie udało się Wam wygrać te wybory, a Wasz kandydat o tajemniczym pseudonimie Pierdole Wybory wszedł do drugiej tury z wynikiem 35,5%. Dziękuję więc Wam wszystkim, bo bez Was Polska nie byłaby taka, jaka jest.